No, dzisiaj witam was w leśnej scenarii. Po tym moim wielkim wstępie długo nic nie wstawiałem, jeżeli zastanawialiście się dlaczego i mruczyliście o, ale gówniany youtuber za przeproszeniem, no to już wyjaśniam. Wywróciłem się poważnie na Dirt Parku. Rozwaliłem przednie koło, potłukłem GoPro. Cały się pozdzierałem, na nogach mam jeszcze blizny, więc no sorry trochę, że tak długo nic nie wrzucałem, ale no ale nie miałem za bardzo jak. A więc dzisiaj zajmiemy się budową swoich hop. Jakość filmu nie będzie najlepsza, bo nagrywam to z telefonu. Mogłem wziąć kamerę, ale jest rozładowana. GoPro, no to sami wiecie. Ale że jest tak jest. No to zabieramy się do roboty. Mam zadanie bardzo ułatwione, bo tutaj zaczęli wysypywać ścieżki i nie dokończyli. I widać nie mają zamiaru dokończyć, więc będziemy czerpać z tego oto pięknego piachu. Jak on się skończy, to mamy pobocze. Albo tam jeszcze na dole. Tutaj będzie kolejna część. Tam na dole będzie drop. No, być tak mniej więcej to miejsce. Na temat budowania hopek. Teraz wam trochę powiem. Jeżeli będziecie się zabierać za budowę, to nigdy nie sypcie samego piachu. Przekładajcie piach i patyki, bo tak to po kilku przejazdach wam się to całkowicie rozwali. Nic z tego nie zostanie, deszcz popada, to też rozmięknie. Bardziej łatwiej będzie to komuś rozwalić. No i jeżeli budujecie, to budujcie najlepiej z lądowaniem, bo wtedy rower też mniej dostaje. No, moją dzisiejszą i jedyną pomocą w budowie będzie ta oto saperka. Tutaj mamy już zaczątki. Widać trochę patyków. To powolutku posuwa się do przodu. Tutaj już kładę kolejną warstwę patyków. Tu jest koniec. Końcówka tej hopy. Zabezpieczona przez dwa głęboko zakotwiczone patyki. No i tutaj będzie wyłożona dodatkowo grubszymi, żeby się nie rozsypała w miejscu wyskoku. A w tym miejscu powstanie lądowanie. To znaczy takie założone, bo zobaczymy, czy będę tutaj dolatywał. A więc ruszamy dalej. Pierwsza hopa jest praktycznie dokończona. Teraz będziemy, a raczej będę testował, czyli to polecę. Dzień pierwszy budowy hop za nami. Pierwsza całkiem udana. Zbieram sprzęt, pakuję się i uciekam, bo już mnie wyzywają. W następnym odcinku pewnie będę robił kolejną hopę, ale najpierw lądowanie. Dzień drugi budowy hopek. Przyjechałem i widzę, że one są całkiem używane. Będę musiał tutaj poprawić tą pierwszą hopę, bo na fest przejechana jest wiele razy. Zaraz wam pokażę. Nie wiem, jak to widać. O. No to tak mniej więcej. Wiecie, że coś tam zobaczyliście. Zabieramy się do roboty. Mamy ponad godzinę. Jak nie więcej. Lecimy z tym koksem. Lądowanie wyszło jak wyszło, no ale jest tak jest. Myślę, że to wystarczy w zupełności.
Teraz jest pytanie, co zrobić dalej. Myślałem, żeby tam na zakręcie zrobić jakąś bandę. I dopiero potem hopę, ale myślę, że coś od tego momentu, no zakrętu jeszcze zmieszczę. Może wtedy zrobię tak, że jakoś tu będzie hopa i wtedy tam od razu będzie trzeba na bandę. Tutaj mamy już przygotowany placek pod większą hopę. Ja myślę, że no, zrobimy tak z pół metra albo więcej wysoką. Tam widać moją pierwszą hopę. Wtedy tu po drodze będzie jeden zakręt, drugi zakręt i tam już będą te muldy. Myślę, że tam muldy przerobię na pampy, no i gdzieś tam go skończę. Mamy już dużo gorsze, no ale trudno. Jak widzicie, hopy są gdzieś tam. Tutaj ich nie widać na tym, na nagraniu. A stąd się bierze rozpęd. No i to jest, proszę Państwa, mój problem. Będę musiał przewalić ten pień tam. W ogóle tutaj są bardzo fajne zbocza. Nie, telefon chyba nie oddaje. No tutaj jest lekki podjazd pod górkę, ale zawsze więcej miejsca, żeby się rozpędzić i to solidnie skoczyć. Myślę, że samemu nie dam rady tego zrobić. Chociaż zobaczę. Się jednak zmieniły. Muszę wracać, jeszcze brata zgarnąć z boiska. Tak więc tym oto akcentem kończymy dzień trzeci. Drugi budowy hop. Już jest, nie powiem jak. Przyjechałem na hop, okazało się, że druga hopa, którą zacząłem budować, jest doszczętnie rozwalona, a z pierwszej są usunięte wsporniki i oparcie na tylną ścianę. Pierwszą już zdążyłem odbudować, za drugą wezmę się kiedy indziej. To znaczy w bliskim czasie. Mamy godzinę 16:30. A jest już masakrycznie ciemno. Raz, że czas się zmienił. Dwa, że są chmury. To jest hopa number one. To była dwójka. Cyk, zawinęli, połamali. I gdzieś was. To tyle, co mogę powiedzieć. Ja już dziś chyba więcej nic nie będę robił. Mogę spróbować sobie tam na dole dropa zrobić. Jest fajny zjazd. Albo tutaj coś pokombinować. Kurde, nic nie widać. No to musicie mi wierzyć na słowo, że tu idzie taki fajny zawijas. O, złapał ostrość. No cóż, to próbujemy robić tego dropa. Dobra, pierwszy etap budowania tego czegoś, właściwie to nie jest drop, tylko wybicie. Plan jest taki, żeby przelecieć tą ścieżkę, rozpędzając się z góry, etc. No, ja to jeszcze muszę podbudować i lepiej wycelować, bo obecnie to mierzy pomiędzy te drzewa. O, liczę na to, że je widać. Powinno być. No sekundę, tu stoi rower, tu jest jedno drzewo, tu jest drugie drzewo. Ustawimy się na prosto. Pomiędzy nimi. Pójdziemy i hopa tutaj. O! Mierzy dokładnie pomiędzy tamte drzewa. No ale jak się weźmie odpowiednio od boku, to się poleci tamtą ścieżkę w górę. A to kilka się widać, zaciągnął już się. Muszę sobie jakiś lepszy sprzęt załatwić. Albo przynajmniej latarkę. No a więc tyle na dziś. Kończymy. Cześć. Pierwszy.